Igor Lamot nie pierwszy raz w swojej karierze stanął na podium. Ze swojej formy i występu był bardzo zadowolony. Udało mi się tutaj po raz kolejny zdobyć Mistrzostwo Polski. Trzy walki, trzy przed czasem, dobry start. Była jakaś presja, bo wiadomo, no, mistrz ma największą presję, bo musi obronić tytuł. Która walka dla mistrza kraju była tym razem tą najtrudniejszą? Druga walka półfinałowa była najcięższą walką, ponieważ no, przeciwnik się mocno postawił, ale no, po kilku minutach musiał uznać wyższość moją, no i przegrał na ipon. Występ w Mistrzostwach Polski był ostatnim w tym sezonie. Teraz już nie ma, jest koniec sezonu, tak naprawdę czekam na wrzesień i zaczynam od początku starty. Pierwszy we wrześniu start taki rozgrzewkowy, można powiedzieć, a później będę się szykować na Mistrzostwa Świata Federacji KWU w Astanie. Przerwa przerwą, ale za niespełna dwa miesiące już kolejne zawody, w których klub będzie reprezentowany. Troje naszych reprezentantów z Wrocławia i pięcioro reprezentantów z Kobierzyc jedziemy na Mistrzostwa Europy U22 i kadetów i juniorów do Pragi pod koniec czerwca. Będą także tam eliminacje do Mistrzostw Świata Kobiet. Najbardziej istotny start karateków Lamota czeka pod koniec roku. Dla nas najważniejszymi zawodami będą Mistrzostwa Świata Open w Tokio pod koniec października i tam w tej chwili jedna zawodniczka będzie się, już ma pewne kwalifikacje, może druga się zakwalifikuje. Wydaje się to bardzo daleko i długi okres czasu, niemniej jednak już trzeba zaczynać się przygotowywać do tych zawodów. Ale pod koniec roku nie tylko emocje w Tokio. Drugą takim wydarzeniem to będą grudniowe Mistrzostwa Świata KWU w Kazachstanie, w Astanie. Tam też czołówka światowa się spotka i też będzie walczyć o Mistrzostwo Świata tej federacji. Są to zawody wagowe. Rok 2019 będzie więc obfitować wielkie wydarzenia karate. Trzymamy kciuki, by z naszymi zawodnikami i zawodniczkami w roli głównej.